pamięcią za bardzo nawet. I tych czasów pamiętam, bo stało się całkiem niedawno, to taki pies właśnie wielki, gazowy, ale u mnie, u matki z kotłowni są dwa piesy. Jest jeszcze, może nie kopciów, tylko taki dosyć cywilizowany na węgiel i gazowy. No i plan jest taki, że jak gaz tak przypierdzielą, to starzy odpalają węglowy. Będziemy palić drzewem. Ja tylko zrobię jakiś bajpasik do mojego budynku w pinkę i trudno. Ale wiesz, to nie głupi pomysł. Ja nie wiem, czy tam kozą palić, ale w ogóle zasunąć piec węglowy tam gdzie miałem kiedyś, taki nowoczesny. Ciekawe, czy da się kupić. Na pewno da się kupić, zaraz wygooglam. Da się kupić, tylko jest to tymi takimi lepszymi węglowymi. Nowoczesny piec na węgiel. Deskami albo śmiećmi, to zaraz ci się, wiesz, wszystko, bo tam wiatraszki, nie wiatraszki, szyberki podnoszą elektronicznie, tak jak u mojej matki, także tam byle gówno nie napalisz, bo nie stary kopciuch, że wiesz, jak wrzuciłeś syf, to i piasek się jarł. Ty, no weź mnie nie obrażaj, bo ja syfem nie palę, drewnem palę. Słyszysz Włocha tutaj? Co? Włoch, jak się gada pod nami. Ty za dużo chyba piłeś. Nie, no mówię poważnie. Amerykano coś tam wołał. Dobra. Tylko mówię, no ale ty, słuchaj, ale węgiel też najtańszy nie jest. Dlatego właśnie o tym mówię, że jak nawalisz jakiegoś syfu, a nie węgla, to ten, to ci to nie pójdzie. Co ty gadasz? To można zwykły piec postawić, nie musi być jakiś nowoczesny z klapkami, ze strapkami. Zwykły piec stawiasz, nawet nie musi mieć pompki, bo ten piec taki kiedyś, pamiętam, co to był 40 lat temu, to był bez żadnych pompek, tylko on sam z siebie wymuszał obieg. Tak, ale to było grawitacyjne, ale miałeś pewnie naczynko na górze, przelewowe i tak dalej. A odkąd masz gaz, to masz pewnie, masz na pewno instalację zamkniętą. Więc musisz tę pompkę chyba zrobić. Nie no, żartuję, pompka musi być, no. Ale... Ale ty bez przesady. No. Tylko powiem ci, piec na kocioł na węgiel i drewno 20 kW 12 tysięcy kosztuje. No, jakiś lepszy pewnie tak. Teraz będą drodzy. Te wszystkie kozy i te kominki to po drodze je zobaczysz, no po prostu. Tak jest ze wszystkim zawsze. Jak już masz powiedziane, że... Znaczy powiedziane, jeszcze chyba to nie jest ustalone tak do końca. No ale projekt już jest, że po 2030 w nowym budynku nie zainstalujesz pieca gazowego. No po prostu nie, bo nie, no. Powiedz, wiesz, no... Teraz będą wygaszać te stare budynki. Aczkolwiek to z tym wygaszaniem to tak jak z tymi naszymi piecami, że też niby kondensaty, ale normalnie na legalu kupujesz ostatnią komorą spalania i instalujesz tak jak ty, czy ja i tak dalej. Bo modernizować możesz, tylko w nowym budownictwie. Ale to wszystko pójdzie do góry, no ale ty pamiętaj, że wiesz, no, drzewo węgiel też jest drogie, to musisz mieć albo dojść gdzieś do lasu, albo gdzieś jakiś tam, nie wiem skąd. No, nawet w moim przypadku, no nie, ja mam las za sobą, prawda? Ale to jeszcze za 2 lata i ja do tego lasu nie brałem dostępu. Bo te wszystkie działki, znaczy inaczej, ten cały las, który jest przy tych drogach tam moich bocznych, to już jest podzielony na działki, to jest sprzedane sobie, tam są już działki będą. No. Ale będą. Ale to by był niegłupi pomysł. Taki ten.
taki piec na węgiel, wpiąć w tą instalację tylko, ten wyłączasz, ten włączasz i pozamiatamy. No tak nie do końca, włączasz, wyłączasz, bo u mnie tak u matki jest zrobione, że ma te dwa alternatywne źródła pieca, ale jeżeli przełączasz na gaz, to woda w grzejnikach musi być zimna. Znaczy zimna, no schłodzona już. I na odwrót też. Dlaczego? Jak przełącza na gaz, to musi być chłodna woda. No nie wiem, piec węglowy podgrzewa do większej temperatury wodę, bo gazowy dojmy tam się podgrzeje do 55, chyba 55 maksymalnie. Znaczy maksymalnie. Nie to, że maksymalnie, tylko optymalna temperatura wody w grzejnikach. A teraz sobie przypomnij, ile razy ci się prawie w instalacji takim na węgiel zagotowała woda w grzejnikach. Ale wiesz, jak te piece są a może, ale te piece są takie inteligentne właśnie, że sobie tam dopuszczają, odpuszczają, wpuszczają i tam wątpię, żeby się zagotowała woda. No teraz to już się nie zagotuje, ale w tych starych to nie raz w naszym kubu bulgotało przecież. Zapomniałeś przypiąć szyberek. Bo to wiesz, teraz masz to sterowanie tymi wentylatorkami, szyberkami, nie? A kiedyś to, wiesz, sterowanie było w manualu. No, ten klocek pod szyberek, żeby się był uchylony i tyle. Trzeba było tego pilnować. A jak przymknąłeś za bardzo, to ci wygasło i wracałeś do domu wieczorem i zimno było. Powiem ci, że trzeba sprzedać to wszystko i się przeprowadzić w cieplejsze kraje i będzie z głowy. Słyszałem, daj spokój. Jakby ci tu za tą moją chałupę starą wycenili jakąś kosmiczną kwotę, no to ubociana pożyczka by ci nie starczyła. Świata już blisko? Czy koniec świata to może nie, wiesz, ale tak zwany wielki krach, pierdolnie, wszystko i koniec. No. Takich kilka krachów było także. Ludzie się rzucali z wieżowców. Z Empire State Building w Stanach. W którymś tam roku, jak był krach przecież tej giełdy. To musimy jeszcze sobie tak z 60 pięter dobudować.